Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, którzy przyszli trochę ze mną popracować i posłuchać żab. Żaby dają radę. Słuchać też wiatr i ptaki, one nam bardzo pomogą. Taka bezpłatna orkiestra natury. Witam wszystkie miłe panie. Bardzo mi miło. I to jest tak, że są różne ćwiczenia medytacyjne, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia wywodzące się z psychoterapii ciała. A ja do takich wydarzeń online, gdzie nie stoją blisko grupy pacjenta, klienta, wybieram rzeczy łagodne, rzeczy, które, ćwiczenia, które pozwalają dotknąć czegoś bez głębokiego oporu i bez nadmiernej reakcji. W pracy z ciałem można w taki sposób zanurzyć się w doświadczenie, że po troszeczku doświadczamy czegoś nowego w niezauważalny sposób. Jest taka metafora pasująca do dzisiejszych żabek, że bardzo łatwo jest ugotować żabę tak, że ona nie zauważy. Stopniowo, delikatnie podgrzewamy, tak? Aż żaba zmienia stan z surowego na ugotowany, nie zauważywszy tego. I w pracy z ciałem i oddechem też tak jest, że przez delikatne zanurzenie w samoświadomość, w rytmiczny, regularny oddech, my po prostu zmieniamy się. Może nie powiedziałabym, że jesteśmy ugotowane czy ugotowani, ale jednak coś już się zmienia i to jest trwałe, nie? Tak jak woda, która przepływa i niby nic się nie dzieje, a zmienia obraz koryta rzecznego czy całego krajobrazu. I tak w ten sposób teraz, jeżeli macie ochotę, możecie podążać za moimi sugestiami. Jeżeli w jakikolwiek sposób te sugestie są niewygodne czy niedobre na dziś, na teraz, po prostu można je lekceważyć. Tak? Czyli tutaj w pracy z uważnością, z pracą z ciałem wybieramy wolność, wybieramy samoświadomość. Tak. Terry Pratchett, ten znany pisarz fantasy i science fiction, no, słynął z ciekawych, zabawnych powiedzeń i on kiedyś powiedział, że człowiek jako jedyne zwierzę wymyśla takie sekwencje, żeby iść, naraz iść i rzuć gumę. Nie? Zwykły zwierzak tego nie wymyśli. I tutaj w tym bieżącym szukaniu samoświadomości troszeczkę będziemy wracać do zdrowego ssaka, który nie będzie naraz szedł i żuł gumy. I na początek to może się wydawać oczywiście nudne, może się wydawać ograne, ale to ważne. Poczuć, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nos. I oddychamy sobie tak zwyczajnie, tak naturalnie. Tak jak nasze ciało wybiera, żeby teraz oddychać. Żaby sobie robią brerep, brerep, rere kum kum, to takie romantyczne, a my przyjmujemy te dźwięki i obserwujemy oddech. Powietrze wchodzi, wychodzi, nie spieszymy się. Mam nadzieję, że mnie słychać. Według kamerki mnie słychać. Oddychamy sobie oddech za oddechem od niechcenia.
Są takie instrukcje, które mówią: siedź jak żaba. Możemy teraz siedzieć jak żaba. I wszystkie hałasy i dźwięki po prostu pojawiają się i znikają. Bez osądzania. Żaby swoje. My swoje. To jest taka ważna zdolność akceptowania dźwięków z zewnątrz i sygnałów z zewnątrz. Także tego, co mówią inni. Tylko sygnałów i wrażeń, które możemy przepuścić przez siebie bez oceniania. Więc teraz oddychamy i możemy sobie pozwolić na to, żeby czuć swoje ciało. Takie, jakie jest. Jeżeli jest napięte, może być napięte. Jeżeli jesteśmy na powietrzu i czujemy zimny wiatr, pozwólmy sobie czuć ten zimny wiatr. Możemy teraz poczuć stopy. Tak zwyczajnie sprawdzić, czy palcami dotykamy podłoża, czy tylko piętami. Może jedną nogą bardziej. Super. I możemy skonstatować bez oceniania, jak czuje się lewa łydka, czy czujemy goleń z przodu, czy czujemy mięsień brzucha te łydki. Odganiam tu muszki. Możemy poczuć kolano. I całą lewą nogę. Siedzimy jak żaba. Super. I teraz możemy poczuć tak samo drugą nogę. Stopę. Kostkę. Łydkę i kolano. Może jakoś inaczej czujemy tę prawą nogę. Super. I teraz bardzo spokojnie. Czujemy sobie krzyże, miednicę, całą. Czujemy bez oceniania, po prostu sprawdzamy. A myśli dalej przepływają jak chmury na niebie. Czasami tak jest w meandrach takiego ponurego, depresyjnego myślenia, że zapadamy się coraz głębiej w taki dół. Takie długotrwałe przeżywanie złych myśli, to się nazywa ruminacja i te właśnie metody prostej koncentracji bez osądzania mogą pozwolić nam przerwać strumień obsesyjnych myśli, nawykowych reakcji. I teraz skupimy się przez chwilę na obszarze brzucha, jak czujemy brzuch. Może go nie czujemy. A może jakaś część ciała tam gdzieś właśnie na brzuchu, na klatce piersiowej jest trochę zmrożona. To jest okej. Po prostu zauważamy to. Możemy poczuć klatkę piersiową i mięśnie międzyżebrowe, jak one się rozciągają z wdechem. I schodzą z wydechem.
Super. I teraz bardzo spokojnie możemy poczuć obszar barków. Nogi. Możemy poczuć łopatki i całe plecy, możemy poczuć szyję. Możemy poczuć mięśnie twarzy. Po prostu sprawdzamy, czy zaciskamy szczęki. Tak bez obowiązku rozluźniania. Sprawdzamy, czy te usta i te zęby nam się jakoś specjalnie układają. Czy jest nam zimno, czy jest nam ciepło, przy okazji można sprawdzić. Możemy poczuć mięśnie policzków, czoło, czy je marszczymy, poczuć mięśnie wokół oczu. Możemy poczuć skórę głowy. I z tym nastawieniem z tyłu głowy, że myśli i uczucia przepływają jak chmury. I mogę ich słuchać, mogę ich nie słuchać. Mogę teraz głębiej odetchnąć. Napełniamy się powietrzem. Brzuch idzie pierwszy do góry, potem napełnia się z wdechem klatka piersiowa i swobodnie puszczamy wydech. Taki długi wydech, którego nie pchamy, ani nie powstrzymujemy. Taki długi wydech jest idealny, żeby wprowadzić psychosomatyczny spokój. Śmiało oddychamy. Oddech za oddechem. Sprawdzam, czy widać na kamerze, jak oddycham. Raczej widać. Oddychamy i ładujemy akumulator. Jeżeli w trakcie pogłębiania oddechu ktoś poczuje lekkie mrówki, czy oszołomienie nie szkodzi, to oznacza, że ma trochę mniej dwutlenku węgla niż zwykle, ale to nie jest groźne. Oddech za oddechem. Żaby kumkają do taktu. Oprócz tego mamy też piłę łańcuchową i jakiś odległy ruch uliczny. No, oddychamy. W lękach i kłopotach z depresją różnych. Rozluźnianie się i relaksowanie w taki sposób, że się leży i prawie nie oddycha, nie jest dobrą opcją. Uważam, że pogłębiamy u siebie reakcję paraliżu, takiego jaki ma zastraszone zwierzę. Nie? Minimalny oddech, minimalny ruch. To nie jest zawsze najlepszy pomysł. Dlatego tutaj trochę dorzucamy do tego wewnętrznego pieca. I oddychamy sobie oddechem koherentnym. Jakieś 5 sekund wdech i 5 sekund wydech, mniej więcej. Oddychamy. Jesteśmy prostymi żabami,
oddychamy i siedzimy. Bardzo fajnie. Nie boimy się. Cokolwiek pojawia się w ciele, na przykład napięcie mięśniowe, czy inne odczucie, witamy je z życzliwością. Słuchamy żab, a świadomy oddech przerywa ciąg ruminacji. Nasz wewnętrzny dialog, który nam mówi, muszę mieć to, muszę mieć tamto. To nasze muszę mieć bardzo często blokuje to nasze potrzebują, naprawdę czegoś potrzebują. Śmiało oddychamy. Osoby, które ze mną ćwiczyły, wiedzą, że bardzo ułatwia nam takie ćwiczenie ruch dłoni, gdzie z wdechem robię ruch dłoni jak tulipanami. Szukam odpowiedniego ustawienia do kamerki. O, tu jest dobrze. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. Wieje wiatr, oddychamy. I wydech. Możecie ruszać dłońmi, tak jak wam pasuje. Zamykać i otwierać, tak jak wam pasuje w rytm dechu i wydechu. Bez pracy nie uzyskamy tu zmiany. Dlatego oddychamy. A potem zagłębimy się w jakąś przyjemną wizualizację. Opartą o oddech i czucie ciała. Oddech za oddechem. Każdy dźwięk, jaki się pojawia, jest w porządku. Teraz, jeżeli w ciele jest jakieś miejsce, które jest problemem, które boli albo się napina, możemy wysyłać tam wydechy. Dajmy sobie trochę czasu. Wydechy puszczamy z ulgą. Oddychamy, dorzucamy do pieca trochę. Tak z oddechem i jeżeli coś nas mrowi, ja będę to czasami powtarzała, nie szkodzi. Super. I teraz można śmiało kontynuować to rytmiczne oddychanie. Można też wejść w odpoczynek po takim oddychaniu, jeżeli ciało się domaga odpoczynku, a powrócić do rytmicznego oddechu, kiedy ciało będzie chciało powrócić do rytmicznego oddechu.
Super. I teraz w tym przyjemnym stanie, kiedy albo oddycham, albo mniej oddycham, albo nie oddycham, mogę poszukać takiego miejsca w ciele, w którym czuję błogość, moc, siłę albo przyjemność. Może to serce, może to centrum klatki piersiowej. Może to ospot słoneczny albo punkt w okolicy pępka. Wybieram to miejsce i koncentruję się na nim. Mogę wysyłać tam wydechy albo po prostu życzliwą samoświadomość. Mogę sobie wyobrazić, mogę poczuć, że to miejsce robi się ciepłe, robi się gorące. Jest taka reakcja w organizmie ssaka, że przy przyłożeniu koncentracji do określonego punktu w ciele rozszerzają się tam naczynia włosowate. To miejsce natlenia się w szczególny sposób. I teraz przywołujemy wrażenie ognia, światła albo czegoś miłego i ciepłego. I jesteśmy w tym miejscu skoncentrowani. Dajemy sobie czas. To światło i to ciepło może się rozprzestrzenić na ciało dookoła. Może wypełnić stopniowo klatkę piersiową czy tułów. Dużo światła i ciepła. Jarzymy się jak świetliki. Głowa też się świeci. A to miejsce, na którym koncentrujemy się, jarzy się najbardziej. Żaby kumkają, a my w swoim uczuciu, w swoim wyobrażeniu jesteśmy jak świetliki o świecących brzuszkach. A może świecących głowach, nie wiem, czy świetliki świecą głową, raczej nie. Może im się tylko odwłok świeci. Wszystko jedno. Oddychamy i zanurzamy się w to doświadczenie światła i ciepła. Nasze ciało to takie mądre zwierzę, ono zapamięta. Ono zapamięta błogość, która wychodzi z koncentracji na jakimś punkcie w ciele, tym, który kojarzy nam się z czymś, co jest dobre, z czymś, co jest przyjazne. Wokół siebie mamy żaby. W sobie mamy coś ciepłego, coś świetlistego. I oddychamy tak, jak potrafimy. Delikatnie i spokojnie, albo dalej, tak jak proponowałam na początku sesji. Oddech za oddechem. Czasami jakiś mięsień może drżeć, odreagowując różne stare stresy i blokady. Czasami ktoś może czuć zimno podczas takiej sesji. Ciało drży i odreagowuje jakieś stare historie. Tak to jest. Wówczas nieprzerwanie, oddychajcie dalej.
Tutaj oddech jest jak pociąg, który zabiera nas w podróż jednego widza. Czasami ten pociąg wiezie nas przez tu i teraz, czasami zawozi nas do inspiracji i do przyszłości. Czasami pociąg podróżuje przez krainę przeszłości. A my tutaj oddychamy swobodnie, regulujemy nerw błędny. Regulujemy pracę serca do optymalnej, do łagodnej, optymalnej, dobrej i wydajnej pracy. I jarzymy się jak te świetliki. Niech to będzie takie niezobowiązujące, łagodne doświadczenie. Nie umiem tego poczuć, mogę sobie to wyobrazić. Chcę poczuć to bardziej, to oddycham bardziej. Punkt przyłożenia koncentracji. Przy dobrej koncentracji dużo może dziać się w ciele. Ja na przykład czuję lekkie mrowienie w mostku przy dobrej koncentracji, odzywają się te miejsca, gdzie skupiamy uwagę. Dużo jarzenia się, dużo światła, dużo przyjemności. Możemy teraz zidentyfikować te miejsca w ciele, które są zimne albo które potrzebują więcej ciepła, więcej dobrej emocjonalnej energii, tak to nazwijmy. Możemy po prostu poczuć czy wyobrazić sobie, że też napełniają się tym czymś ciepłym, czymś jarzącym, czymś samoistnym i jesteśmy tu razem w tym ćwiczeniu, bardzo razem, chociaż oddzieleni szybami i internetem. Razem jarzymy się jak świetliki. Własnym światłem, nie światłem zapożyczonym. I to jest taki przyjemny stan ciała i umysłu, gdzie możemy rozpoznać, co jest nam potrzebne. Co jest nam potrzebne? Czy potrzebuję bliskości? Czy potrzebuję samotności? Czy potrzebuję ciszy? Czy potrzebuję bezpieczeństwa? Czy potrzebuję radości albo aktywności? Czego potrzebują naprawdę? Oddychamy i cały czas napełniamy się coraz wyraźniejszym, coraz piękniejszym doświadczeniem wewnętrznego ognia, świetlikowym światełkiem. Oddychamy śmiało. Ciało reaguje na przyłożenie koncentracji w określonym punkcie i na przyjazne wyobrażenie. Jeżeli jakieś miejsce w ciele jest bardzo zranione albo chore, szczególnie niech się jarzy i napełnia światłem. Niech będzie ciepłe od naszej koncentracji. Jeżeli coś w nas drży, niech sobie drży. Samoświadomość niezobowiązująca. Jeżeli coś nas może porywać w przyjazny trans, to też jest w porządku. Czasami ciało jest mądre, ale łatwiej przyjmie, kiedy coś powiemy w przyjaznym transie, kiedy usłyszy
Jest ciepło. Jest bezpiecznie, coraz bezpieczniej. Jest jasno. Jest dobrze. Jesteś razem. Razem ze mną. Jesteśmy razem. Oddychamy i jarzymy się. Jak przyjazny świetlik. Ciało potrzebuje usłyszeć. Jestem dobra, dobry dla siebie. Ciało potrzebuje usłyszeć. Jest ciepło, jest jasno i bezpiecznie i mogą być tego świadome, mogą sobie to wyobrażać. Mogą po prostu to czuć, mogą to z góry założyć. Może to jest łatwe do ujrzenia wewnętrznym okiem, może trudne. Z każdym oddechem coraz łatwiejsze. Mogą po prostu czuć to ciepło. I mogą czuć to przyjemne zaśrodkowanie. To miłe. Mogę spróbować dostrzec, jak to jarzenie się, to ciepło i to światło dociera do kończyn także, do rąk i nóg. Mogę po prostu powiedzieć mojemu ciału, już wszędzie jest ciepło i światło. Jesteśmy bezpieczne, jesteśmy niebezpieczni. Nawet jeśli na zewnątrz robi się bardzo zimno, my zanurzamy się w kumkanie i odgłosy życia. Czy to jest kosiarka, czy to jest piła? Kumkamy sobie wewnętrznie, jarzymy się wewnętrznie. Jeżeli mamy uczucie, że chcemy więcej wrażeń, możemy zanurzyć się bardziej w oddech teraz. Jeszcze raz oddychać głębiej. Teraz ja oddycham nieco prędzej. Jeżeli wasze ciało ma na to ochotę, możecie za tym podążać. Nie bójcie się teraz. Po półgodzinnym rozćwiczeniu można odetchnąć prędzej. Ja wezmę chusteczkę do nosa, ale wy oddychajcie. Oddech za oddechem. Wracamy do pieca. Nawet jeśli na zewnątrz jest zimno, możemy odczuwać żar wewnętrzny i jarzyć się razem. Możemy pomyśleć o grupach świetlików, które cieszą się swoim towarzystwem i świecą. Co przyspieszamy tempo. Jeżeli czujecie różne uczucia w sobie, to jest w porządku. Jeżeli ciekną łzy czy katar, to też jest w porządku.
Czasami traumy rozmarzają, tak że łzy ciekną, jak woda z mrożonki. Czasami o tym mówię. Oddychamy. Układ odpornościowy, bardzo lubi metody rytmicznego oddychania. Oddychajcie dalej, śmiało i swobodnie. Przyjmując objawy lekkiego przeoddychania, takie jak mrówy czy kręcenie w głowie, jako pewną zmianę. Żabki kumkają, oddychamy. Siedzimy jak żaba. Myślom i uczuciom pozwalamy przepływać. Jeszcze 10 swobodnych, łagodnych oddechów, tych szybszych, razem. I ostatni. Puszczamy. Odpocznijcie, możecie nie oddychać. Możecie też oddychać. W tym okresie relaksu, po głębszym oddechu, wtedy właśnie tlen wchłania się głęboko do tkanek, nie w trakcie ćwiczeń. O, muszka nam chodzi po kamerze. Sio. Wchłaniamy sobie tlen. Za każdym razem w ciągu dnia, jeżeli zaczniemy się denerwować, panikować, możemy powrócić do tego przyjemnego, rozkosznego miejsca w ciele, do którego chce się oddychać. Jakie by nie wiały zewnętrzne wiatry, jakie by nie były burze, możemy powrócić do tego punktu przyłożenia koncentracji, do tego błogiego miejsca, do siedliska wewnętrznego ognia. Możemy oddychać w to miejsce, możemy być w tym miejscu, z tym miejscem. Możemy zachowywać to swoje centrum, nawet jeśli na zewnątrz. W naszym umyśle jest burza myśli, jest hałas, są bałwany impulsów, wielkie fale emocji. My możemy unosić się nad tym, jak radosny, silny świetlik. Możemy pozostawać w ześrodkowaniu i w spokoju. Cokolwiek się nie wydarzy, jeżeli mamy gorszy dzień, mamy tendencję, żeby po prostu dać się ponieść silnym emocjom, staramy się, jak tylko je poczujemy, zwolnić tempo oddechu. Czy to jest gniew, czy to jest irytacja, czy to jest smutek, czy to jest rozpacz. Cokolwiek to nie jest, każde uświadomienie sobie i spowolnienie oddechu wydłuży przestrzeń między bodźcem i reakcją. Dlatego zawsze, kiedy tylko możecie, kiedy tylko się uda, można powrócić do świadomego oddechu i poczuć to dobre miejsce, nawet jeśli na zewnątrz szaleje burza. I to jest koniec takiego dłuższego ćwiczenia razem. Mam taką propozycję, żeby próbować cokolwiek ćwiczyć codziennie. Czy to jest 5 minut skanowania ciała, czy to jest 10 minut oddechu koherentnego, czy to jest trochę tego,
Ciało uczy się przez częste doświadczenia. Można sobie nawet budzik nastawić i po prostu ćwiczyć. Jeżeli macie tendencję do ucieczki w taki zwykły relaks lub w drzemkę, taki płytki sen, warto usiąść. Ja jestem z tych zasypiaczy i ja się nie kładę do ćwiczeń, bo po prostu ulegną. Kiedy oddychamy rytmicznym oddechem, zwalniają nasze fale mózgowe i łatwo się osunąć w taką drzemkę, w sen, zwłaszcza jeżeli ktoś jest zmęczony. Więc tutaj z taką życzliwością i współczuciem dla siebie róbmy malutkie rzeczy po troszku, bo to jest normalne, że my mamy gorsze dni, że tracimy kontrolę emocjonalną, że jesteśmy zirytowani, smutni, sfrustrowani. Niemniej warto przerywać tą nawykową reakcję. Warto spróbować spowolnić oddech, uświadomić sobie oddech i od tego zacząć, nie od wielkich rzeczy. Bo jest takie parcie i ciśnienie, że metody jogi czy metody pracy z ciałem mają dać natychmiast wielki, straszny efekt. Te gwałtowne zmiany czasami są zmianami pozornymi albo krótkotrwałymi. To tak jak z masażem silnym. Jeżeli ktoś rozmasuje nam blokadę, to całkiem krótko, po jakimś czasie ona zwykle wraca. To taka stara blokada, czy nasze stare emocje, stare gniewy, stare lęki, one wymagają wielokrotnego zanurzania się w ćwiczenia, tak jak blokada mięśniowa wymaga wielokrotnego ćwiczenia, czy jakiś uraz wymaga rozćwiczenia przez powtarzanie. Tak jak mówiła bohaterka, jedna z bohaterek książki Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny, z niczego nie ma nic. Dlatego można sobie ustalić jakąś rutynę, troszkę oddechów, troszkę ćwiczeń, które nam odpowiadają, czy troszkę uważności. Jeżeli ktoś ćwiczył ze mną intensywną pracę z ciałem, to ma pełen wachlarz możliwości, żeby coś zrobić dla siebie. To też tak jest, że jeżeli my jesteśmy zaangażowani bardzo w innych, czy w nasze rodziny, czy jeżeli ktoś jest terapeutą, to w pacjentów, to zapominamy o swoim ciele i tutaj na dłuższą metę to jest bardzo trudne i odcina nas od ludzi. O, żaby się nam tutaj zgłaszają nieco głośniej. I chciałam powiedzieć, że bardzo było mi miło, że odwiedziliście mnie na tej transmisji, że braliście udział w ćwiczeniach. Życzę Wam udanego wieczoru. Jeżeli ktoś jest bardzo zestresowany, proponuję powtórzyć trochę oddechów przed snem. I myślę, że dla każdego coś dobrego. Każdy może sobie coś wybrać. No i zapraszam na kolejne transmisje. W trakcie też jestem planowania kursu, który pragnę nagrać. Więc to wszystko się z czasem. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach, ja odpowiem na pytania. Albo w wiadomościach prywatnych, jeżeli coś jest szczególnie osobiste, to też na wszystko odpowiem. No to w takim razie miłego jarzenia się, miłego bycia świetlikiem, miłego bycia sobą, rozpoznawania swoich prawdziwych potrzeb. Do widzenia.